Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Xizer, witam w kolejnym odcinku z Mortala dzisiejszego dnia, tak, dlatego, że taki krótszy był dzisiaj odcinek z Johnem. Zobaczymy sobie ten tryb inwazji, ja już go klikałem wcześniej, czyli to jest ogólnie rzecz biorąc taka jakby mini krypta, powiedzmy, coś tego typu, tylko no taki inny gameplay to jest, poruszamy się postacią po takiej mini mapie ogólnie, jakby są różne walki, różne jakieś challenge. Także zobaczymy, jak to się będzie prezentowało ogólnie. Jest to taki dodatkowy odcinek dzisiejszego dnia. Także mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale. No i co jeszcze? No i komentarz, jeżeli macie taką ochotę. Ogólnie, jak ktoś ma dostęp z Was, musicie mi dać znać w komentarzu, czy rzeczywiście wszystko Wam się tak długo też ładuje. Nie chodzi mi o tryb fabularny, bo tryb fabularny chodzi bardzo spoko, ale chodzi mi o osobne walki, które naprawdę dużo miałem takich sytuacji, że jest dużo razy długo przy okazji też black screen. No dobra, ogólnie tak, poruszamy się grzybkiem. No i dobra, jest to rezydencja Cage'a, pierwszy taki jakby rozdział. Okej, nic nie mogę zrobić póki co, halo, halo. Excuse me, gro. Tu ostatnio jak byłem, to właśnie wyświetliło się, że jest walka z Baraką na przykład, nie? O właśnie. Wojownik, kanibal, okej. Okay. Let's go then. Ja Sub-Zero póki tutaj ma pikniętego, bo nie, trochę ćwiczyłem tutaj graniem nim. Także troszkę tam powiedzmy, że coś tam co nieco potrafię. No i to tak troszkę odcinek to 20 minut, zobaczymy ile to tam zajmie oczywiście. Ten tryb inwazji, zobaczę czego będę nagrywał, nie mam pojęcia. Nie wiem czy jest sens przede wszystkim, ale wiecie. Czas pokaże. Pierwszy odcinek taki z tego trybu inwazji wrzucę. Bo chciałbym mieć wszystko udokumentowane i wrzucone na YouTube dla Was. Przede wszystkim. No i co? No i poczekacie ze mną tutaj. No, mam to w dupie, no. Zobaczycie chociaż jak to działa mi, jeżeli chodzi właśnie o tego Mortala. Jeżeli chodzi bardziej o loading screeny po prostu. O. Okej, słyszymy odgłosy, moi drodzy. Słyszymy to. Słyszymy. Mówię, mają czas do wtorku tak naprawdę, więc bo we wtorek wychodzi ogólnie, nie tylko Premium Edition, te złoto. Złote Gold Edition, tylko rzeczywiście... O! Okej, okay, loader. Co to, walka? Skradł klucz do rezydencji Cage'u. Pokonaj go i odzyskaj klucz. Okej, okay, chilled out. Oj. Ej, dobra, dobra, gościu. O. Dobra, gościu. Dzięki, dzięki. Jak do ręki. Okej, okej. Jest, jest dobrze póki co. No, no, na, kolego. Boże, rzucili bombę. No, ginie. Dzięki. Dziękuję, dziękuję. A, ja mam skina z premium, to jeden. Ja się nie wiem, czy on... Możecie dać mi też znać, czy wy macie tego skina. Jako dostępnego. O, klucz, tak. W sensie w sumie nie powiecie mi teraz, bo nie wiecie czy macie, ale może ci, którzy mają kupioną wersję zwykłą, możecie zjechać w dół jak macie Steama, kliknąć na Mortala i zobaczyć czy macie to dostępne jako DLC. Nie wiem czy to tylko Premium Edition, Gold Edition w sumie dostali ludzie tego skina, ponieważ mój tutaj przyjaciel, pan Przemko, na przykład ma Mortala zwykłą edycję i też posiada tego skina, ponieważ da się to sprawdzić właśnie jak scrollujemy na dole Steam. Także nie wiem, czy to po prostu jest tako dla wszystkich, czy dla wybrańców, może preorderów albo coś takiego. Dobra, okej. Okay. Mamy klucz do rezydencji, także... Halo? Kliknąłem, żeby poruszył się do przodu mój Sub-Zero, ale... Na razie nic z tego chyba. Jest lag? Nie, okej. Okay. Mogę iść do przodu? Mogę, okej, okay, siemano. You found the key. Masz klucz, okej. Ale also gonna need the pin for the security system. It's ABACABB. Right? Okay. Keep it secret. Keep it safe. Okej, okej. ABACAB. Otwórz. Dzięki. No dobra, lecimy. Użyj klucza o achievement get. Okej. It's just like a stoplight. Green means go. Okej. Zablokowane, zielone napotkań. Okej. Dobra, dobra, okej. Czyli niebieskie odblokowane. Okej, zielone napotkanie jakieś. Siema. Witam. Casa del Cage sports the ultimate home theater. Okej. Stick around and feast your eyes on the greatest movies ever made. Cage match. Ninja Mime. And my all-time favorite, Time Quake. Okej, dobra.
spoko. Okej, okay, przybysz. Raiko i Sub-Zero i ten i Skorpion, dobra, bierę was. Let's go. Też loading pewnie długo niestety będzie trwał, no ale it is what it is, moi drodzy, it is what it is. No mówię, tu jest takie chodzenie w sumie, odblokowywanie tego wszystkiego, mówię, no nie wiem czy będę... Dajcie znać w komentarzu po prostu, czy chcecie content z tego w sumie, bo mogę to nagrywać oczywiście jak najbardziej, ale nie muszę, więc... Wiecie, tutaj to jest taki demonstrujący odcinek, jeżeli chodzi o ten tryb inwazji ogólnie rzecz biorąc, także wiecie, mi to nie przeszkadza. Tylko może na pewno tak, kolejny odcinek jak już z tego trybu inwazji, będzie po całej fabule ogólnie rzecz biorąc. I przede wszystkim jak będzie Mortal ogólnie już dostępny, bo może naprawią te loading screeny, bo jednak co jak co, ale jak nagrywam materiał, to nie chciałbym, żebyście mieli, wiecie. Ale teraz się szybciej załadowało, jaki strój do Raiko, śmieszny. Oj, oj, patrzę da. Jak było te combo? Zapomniałem. Tak, 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 okej, okay, dobra. Okej, okay, wczoraj sobie rozmyślałem przed snem właśnie te kombosy. Dosłownie, moi drodzy. I tak, jak ja mówiłem. O, to już! Online chyba nie udało mi się. O, fuck, man. Przypadkowo go uderzyłem, chciałem fatality zrobić, ale cóż. No dobrze. Poszło gładko. O, ranga tutaj też ten, bohatera, bo ogólnie tutaj, moi drodzy, macie maksymalnie chyba, jeżeli się nie mylę, 35 rang na danej postaci i na danym cameo. Dana ranga odblokowuje nam każdy jakiś nowy item, albo nowe brutality, albo nowe drwiny, albo coś takiego. Maksymalnie wiemy chyba do 6, co dostajemy, potem są znaki zapytania, także fajnie jest tutaj grindować ogólnie rzecz biorąc na każdej postaci, żeby odblokować wszystko. Spoko sprawa, naprawdę myślę, że zachęcająco ogólnie tutaj do expienia postaci i naprawdę mega mi się to podoba, przyznaję, bez bicia. Opcja grindowania w Mortalu jeszcze? Panie drogi, polej mi piwa. Normalnie, okej, dobra. Poziom pierwszy czegoś, krypty obstawiam. Nie wiem, czy lag jest, pewnie tak. Okej, musi chyba się załadować, to jeszcze zniszczyliśmy tego Raiko. Bo na razie klikam i nic się nie dzieje, moi drodzy, ale to działa, menu główne. Halo? O, wejdź, dobra, wchodzę. RT, okej. A, mogę przybliżać albo oddalać. No, okej, film, trailer tutaj, proszę państwa. Okej, okay, Reptile i Jax, kolejny przeciwnik. Pisklę, okej, okay, yes, go, bro. Lecimy, lecimy. Moi drodzy. Lecimy, lecimy. Też wiem, że tutaj są jakieś bossy, ponieważ są achievementy na inwazję. Żeby na przykład pokonać 5 bossów albo coś takiego, jeżeli się nie mylę. Bo wczoraj sprawdzałem to nawet. Bo ja jestem bardzo fajnie tutaj pod achievementy nastawiony, jeżeli chodzi o wyperfekcjonowanie tej gry. Jak Mortala 11 zresztą. Także tak, także... Chciałbym z chęcią to zrobić. No i niech się ładuje, mówię, tak do 20 minut myślę, że ten odcinek niech potrwa. Także jeszcze troszkę pochodziłem po tej krypcie, nazwijmy to kryptą. Niech będzie. Ale kryptą to raczej nie jest. Moi drodzy, okej. Okay. Teraz szybciej się te walki władują. Władowywują, może tak, o. Hello there, mister. Let's fight. Dobrze. Nie. Oj. Dobra. Uf. 26% kombosa, I mean. O, yo. Zaximus. Masz śnieżkę. I grabika. Tak to się mną zajmie. Finish him. Pamiętam już, Fatality Sub-Zero, niesamowite. Wybacz, Sizus. Ouch. Pain. Zielono mi. Smacznie. Okej, man. Dobrze, dobrze. Let us continue. No to szybkie te walki są, widzicie tutaj, naprawdę. Jakby dość... Gładko tutaj idzie z tymi przeciwnikami. Kto wie, może im dalej, tym będzie ciężej. Who knows, who knows.
Podejrzewam, lecz czy moje podejrzenia są prawidłowe? Nie mam zielonego pojęcia, moi drodzy, nie mam zielonego pojęcia. Halo, halo, Gierko, proszę, załaduj się, jeszcze troszkę tylko. Okej, wieża zakończona, spoko. Walka, przepraszam bardzo, walka zakończona. Okej, Gierka musi zachwycić, co się stało ogólnie, bo nie mogę się ruszyć póki co. Halo, mogę się ruszyć, proszę. Proszę, proszę, władowanie. Okej, okay, to już ogarnęliśmy. Teraz tutaj, tak? Och, jak pięknie. Wejdź. Let's go, man. Tylko nie była... Była walka pokazana? To ja nie zauważyłem. Może nie spojrzałem w róg pewnie. What the fuck? Okej, okay, zapewne była, ale... Olałem to. Tak mi się wydaje. Także będzie to dla mnie niespodzianką, kto będzie tutaj przeciwnikiem, moi drodzy. Nie ukrywam. Oh, Jesus. Okej, okay, dude. Dobrze, dobrze, dajcie mi go. Dajcie mi go. Mocnego przeciwnika. Parapau. Powiem wam, że dzisiaj ostro już z tym mortalem. 3 godziny ponad siedzę już tutaj. Wy to widzicie? Nie no, dzisiaj akurat. No, no. Prawda. Dzisiaj, bo wam to wrzucam akurat dzisiaj, czyli w sobotę. Także no, ostro, ostro, fabułkę do przodu. Tanka, siemka. Okej. O, naj. Kacia, ty. Uspokój się. To combo ewidentnie nie wychodzi dalej, także tu trzeba coś innego. Okej. Mam jakieś w ogóle brutality, odblokowałem? Nie. A nie, mam jakieś. Zero absolutne. O, proszę bardzo. Z tym, okej. Okay. Tak chyba coś średnio kończący. Ende. No to tak... Nie wiem. Finish car. Czy my chcemy wykańczać kitankę? I guess. Sorry, punkty koleżanko. Przelanie krwi. Coś takiego zapewne jest. Sorry, mordeczko. Nie chciałem. Niam. Dobrze, moi drodzy. Ranga czwarta, nice. Odrwina, proszę bardzo, odblokowana, widzicie? No, za każdy poziom postaci jest co innego, także takie cudeńka dodali tutaj. No, myślę, że zagrałem sobie jeszcze jedną walkę. No i co? No i skończymy ten odcinek, jeżeli chodzi o ten tryb inwazji, po prostu. No i jutro będzie odcineczek kolejny fabuły, moi drodzy, także zapraszam was serdecznie. Myślę, że około godziny 15 powinien wbić, taką mam nadzieję, że się zrenderuje wszystko w miarę. Okej, mogę iść na lewo albo na prawo. Ja wejdę do gaming room, bo widzę, że tutaj ikonki. Okej. Only go in there if you like fighting vicious netherrealm beasties. Jak najbardziej, bo proszę. If I could only figure out how they're getting in here. Okej, let's go then. Meet the collector. Kolektor, siema. My personal shopper and lifetime football teammate. Okej. He's a cool dude. Just don't get on his bad side. My man's always on the hunt for shiny new stuff. He'll buy or sell pretty much anything. Pieprzony kolektor, siema mordo. Wejdź do sklepu. O, czekaj, czyli to po prostu jest sklepik, tak? Tak, mogę kupić jakieś sobie itemy za coiny. Odrodzi się, okej. Okay. Zwiększa odporność na okiem 50%. Okej, okay, takie pierdoły, no czaję. Dobra, okej. Okay. Rozumiem. Okej, okay, teleporty do sklepów, spoko, dobra. Czaję bazy, dobra. No to lecimy tutaj w takim razie. Zobaczyć, co nas tutaj czeka. Walka z... O, twórca chaosu. Havik. Szybujący demon. Dobra, jakiś mod jest w tej walce, ale ja się nie boję. Także lecimy, moi drodzy. Ostatnia waleczka. I będziemy kończyć ten odcinas po prostu. Także jak jeszcze lajka nie zostawiłeś, to zapraszam serdecznie. Wiecie, mi to pomoże bardzo. Moje włosy dzisiaj są niepocieszające. O, tutaj to w ogóle, jak słuchawki mam założone. Nie podoba mi się to ułożenie. Dlatego, że wczoraj myłem, kurczę, dlatego jak je myłem, to widzicie, to potem się tak układają właśnie z dupy. Z dupy. Dobra. Dawać mi go, dawać mi Havika. Come to papa, bro.
Ogólnie chciałem mainować Havika, ale póki co nie mam go dostępnego, także obstawiam, że trzeba pewnie przejść dużą tutaj ilość fabuły, żeby odblokować Havika sobie. Raczej. Okej, okay, let's go then. Proszę pokazać mi ekran. Halo, policja. O, dobrze, dziękuję. Siema, Havik. Modyfikatory, tak. No to nie mam przedmiotu, no. Przedmiot jednorazowy, no, posiadam. Niestety. Ej, yo, chill the fuck down. Mam radę, moi drodzy. Oj. Dobrze. Ej, yo, co to było? Olego. Okej. Okay. Kombo nie wyszło tak jak chciałem. Pieprzony, myślałem, że go mogę wyjść, ale... Okej. Okay. Na tobie zrobię fatality, Havik. Przykro mi. You must die. Sorry, bro. O! Ukończ 5 unikalnych napotkań. O, proszę bardzo. Achievement get. Jak miło. No i dobra. Co, moi drodzy, tak się prezentuje po prostu ten tryb inwazji. O, drugi poziom na tym. Brutality jakieś nowe. O, na cameo postaci. Pokchamp. Ładnie, ładnie. Także mówię, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie jakieś tam potem odcinki z tego trybu inwazji. To nie będę przechodził poza nagrywaniem, także musicie po prostu mi dać znać, a ja będę bardzo wdzięczny. I co? No, dziękuję wam za oglądanie. Wybaczcie, nie wiem, po nagrywaniu chyba tylu odcinków już mi się plącze język ogólnie, a jeszcze mam zamiar parę nagrywać. Tylko wiadomo, tam się bardziej skupiam na fabule. Mówię raz na jakiś czas. Także tak, no, ja dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego wieczorku. Bo obstawiam, że oglądacie to dzisiaj, jak jutro oglądacie, wczoraj oglądacie, no wczoraj może oglądacie, a może i wczoraj. No to życzę miłego oglądania i mojego pobytu na kolejnych odcinkach po prostu. Także no, trzymajcie się, do następnego i pa pa.